I teraz za skrzyżowaniem będzie polecenie: proszę przed wiaduktem skręcić w prawo. Otóż przed wiaduktem w prawo z ulicy Dyrekcyjnej nie ma możliwości skrętu w prawo. Natomiast tablice, widzimy najpierw tablica żółta, a później tablica niebieska nas informuje, w jaki sposób możemy skręcić w prawo. Przed wiaduktem oczywiście. Więc musimy pojechać tym łącznikiem wzdłuż ulicy Dyrekcyjnej. I tutaj się zaczyna ten łącznik. Przed chwilą tu byliśmy, jechaliśmy z prawej strony. Kierunkowskaz w prawo. I wyłączamy ten kierunkowskaz, żeby tego niebieskiego nie zdezorientować, że skręcamy w prawo. Jedziemy sobie na wprost. Nie wszyscy tu wiedzą, że mamy pierwszeństwo i tu będziemy skręcać w prawo. Może zaczekamy. Jest ktoś za nami? Nie ma. Zaczekamy sobie, aż ta zielona strzałka zgaśnie, żeby wyjaśnić sobie organizację ruchu na tym skrzyżowaniu. Podjedziemy pod strzałkę warunkową. O, akurat zgasła. No i dobrze. Teraz tak. Na tym sygnalizatorze nigdy nie zapali się zielone światło. Tutaj od czasu do czasu zapala się strzałka warunkowa. W tej chwili widzimy, że piesi mają otwarty ruch, natomiast gdy zapali się strzałka warunkowa, piesi będą mieli zamknięty ruch, więc nie musimy aż takiej wielkiej uwagi na nich skupić. Natomiast mając strzałkę warunkową, będziemy musieli się skupić na tym, żeby przepuścić pojazdy tamte jadące ulicą Suchą od dworca. I teraz widzimy, że ruch został wstrzymany, zatrzymany czerwonym światłem dyrekcyjny, od strony dyrekcyjnej, tu od strony Pułaskiego samochody jadą, ale wystarczy, że sobie spojrzymy tam na autobus do zajezdni, jak tamte samochody ruszą, po 5-6 sekundach zapali się ta zielona strzałka. Największe niebezpieczeństwo jest takie, że możemy długo zabawić na tym skrzyżowaniu, a wtedy po jakimś czasie otwiera się ruch dla tych pieszych tutaj. Będziemy skupieni patrząc na lewo i widzimy, liczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cyk. No, cyk. O, jest. Za szybko liczyłem z tych nerwów. I teraz patrzymy sobie, czy ktoś tam jest. Nie ma. Więc tutaj jedziemy sobie tak, żeby ominąć ten i tu za chwilę się zapali zielone światło dla pieszych. Także jeżeli tutaj jesteśmy na drugiej, trzeciej, czwartej pozycji, to trzeba uważać również na pieszych. Na tym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. I tutaj ponownie wjeżdżamy sobie do strefy 30, czyli ograniczenie do 30 oraz skrzyżowania równorzędne. I tutaj będziemy na tym skrzyżowaniu skręcać w lewo. I jest, przepraszam, dowolność. Można objeżdżać, a można przed pachołkiem. Jeżeli chodzi o kategorię B, lepiej jest za pachołkiem, natomiast tym pojazdem będziemy przed pachołkiem. Patrzymy, z prawej jedzie, sprzeciwka nie ma, więc możemy sobie jechać. I tutaj widać, że tym pojazdem by było bardzo ciężko objeżdżać ten pachołek. Więc my sobie spokojnie przed pachołkiem jedziemy. I mamy tutaj dalszy ciąg strefy ograniczonej prędkości, więc następne skrzyżowanie, widzimy Elkę z prawą i następny, trzeba przepuścić. Trochę im będzie trudno, bo tutaj się trochę zakiszkowało. Momencik. I tu w zasadzie, no trzeba powiedzieć, panie egzaminatorze, żeby... Pani podniosła ręce, panie egzaminatorze, mimo że... Nie mam pierwszeństwa, pani mnie przepuszcza, tylko no, możemy...
możemy jeszcze powiedzieć, żeby nie utrudniać ruchu, ponieważ ona i tak nie ma gdzie... Tak jest, a ta pani była na tyle rozsądna, że nie wjeżdżała na to skrzyżowanie, bo są tacy, że staną przez tym. Jedziemy na wprost. I tutaj spróbujemy sobie zawrócić. Na egzaminie tego zawracania nie będzie, ale jest tu dość sporo miejsca. Kolega Jerzy jest na tyle zaawansowany, że nie powinien mieć z tym kłopotu. No i tutaj troszeczkę nabroiliśmy. No i tutaj Elka stanęła nam po lewej stronie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No mamy dość ten... Prowokujemy takie trudne sytuacje, ponieważ, mówię, jeżeli kursant jest zaawansowany i prosta jazda nie stanowi już dla niego wyzwania, co prawda oczywiście na egzaminie może się spalić, ale powiedzmy, trzeba próbować z niego wycisnąć jak najwięcej. I to rzeczywiście... Udało się bez kłopotu zawrócić. No tutaj już nie będziemy zawracać, bo by było bardzo ciężko. Chyba na trzy razy. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. I tutaj panią pieszą przepuścimy. Trzeba to robić. Pokazać się, że we Wrocławiu szanują ludzi. Każdy. No i jedziemy sobie w prawo. I tutaj jest tak. Jadąc, musimy się zbliżyć do prawej krawędzi jezdni. Tutaj trzeba będzie, widzimy, że tam nam zajęli prawy pas, więc tutaj niezbędna jest zmiana pasa, kierunkowskaz, zmiana pasa. I tutaj będziemy skręcać w prawo. Tu na tym skrzyżowaniu czasem skręca się w prawo, czasem w lewo. I tutaj wracamy do krawężnika z kierunkowskazem. I tutaj proszę zwolnić, żebyśmy zauważyli linię zatrzymania. Jesteśmy podporządkowani tak, żebyśmy nie przekroczyli krawężnika. I tu, jeżeli jest skręt w lewo, albo w prawo, proszę zwrócić uwagę, proszę się tu zatrzymać. Jest linia zatrzymania wyznaczona z trójkątu, więc tu zatrzymujemy się w tym miejscu, a skręcając w prawo w tym miejscu. Mam nadzieję, że było to widoczne. Teraz to jest nie ma nikogo, więc sobie jedziemy. Pojedziemy sobie na wprost, na skrzyżowaniu, tak jak prowadzą znaki. I teraz tak. Na skrzyżowaniu takie dość trudne zadanie znowu dla kolegi Jurka. Na skrzyżowaniu pojedziemy na wprost, za skrzyżowaniem w pierwszym możliwym miejscu będziemy zawracać. Tutaj widzimy słuszna decyzja,
I teraz trzeba się zabezpieczyć przed zmianą świateł. Noga z gazu, patrzymy, jest, jedziemy dalej. I delikatnie. Słuszna decyzja, zmiana pasa ruchu na lewy. I tu będziemy zawracać, tak żeby po zawróceniu skręcać w prawo. Zwracamy uwagę na pojazdy szynowe. Ile masz jeszcze czasu? No. Tutaj akurat szczęśliwie nikt nie nadjeżdża. I skręcamy w prawo. Widzimy strzałka warunkowa. Ten sygnalizator nas informuje, że bardzo ładnie, że ruch dla pieszych jest otwarty. Tu, jeżeli nie był słyszalny, kolega Jurek nam powiedział, podjeżdżam, czyli bardzo ładnie było. Wjeżdżamy w strefę ograniczonej prędkości, czyli trzymamy prędkość i skrzyżowania równorzędne.